Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Beata Grabarczyk, a to jest program Koronawirus Raport Faktu. Dzisiaj mniej będzie o koronawirusie, a więcej o pieniądzach. Zaczynamy się już martwić o wakacje i między innymi o tych pieniądzach teraz. Jak będzie wyglądało plażowanie? To pytanie staje się coraz bardziej aktualne. Rząd odmroził usługi hotelarskie. Większość kwater nad polskim morzem jest już zabukowana, a ceny szybują. Tymczasem na plażach reżim sanitarny. Na zdjęciach widać kąpielisko w Międzyzdrojach i powrót parawanów. Kiedyś były zwalczane, dziś stawiają je nawet urzędnicy. I jeszcze wydzielą nam te urzędnicy także sektor, w którym nikt oprócz nas się nie położy. Chcę, żeby w czasie pandemii każdy turysta przyjeżdżający na morze do nas tu, do Międzyzdrojów, czuł się bezpiecznym. Dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć na plaży sektor bezpieczny, informuje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Obiecałam, że będzie o pieniądzach, to teraz będzie o pieniądzach. Będziemy rozmawiali na ten temat z posłami na łączu internetowym. Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, i Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzisiaj Fakt pisze o raporcie na temat wydatków Sejmu. Wynika z tego raportu, że wydatki w 2019 roku wzrosły o 30 milionów do sumy 445 milionów złotych. A tymczasem wszystko tam drożeje. Drożeją ceny prądu, ceny gazu, drożeje żywność. No to pytanie, panowie, co wy w tym Sejmie robicie? Skąd te pieniądze? Skąd ten wzrost wydatków? To może pan poseł Bochenek. Szanowni Państwo, no rzeczywiście to są dosyć duże kwoty, jeżeli chodzi o wydatkowane, które są wydatkowane i przeznaczone w budżecie na funkcjonowanie Kancelarii Sejmu, ale kwoty, które są przeznaczone w ogóle na funkcjonowanie instytucji centralnych, wzrosły. Właściwie wszystkich chyba tak naprawdę i z roku na rok one są oczywiście w jakiś sposób aktualizowane. Aczkolwiek rzeczywiście ja dostrzegam też taki pewien głos społeczny, który jest związany z obecną sytuacją epidemiczną i gospodarczą, aby ciąć tam, gdzie można. I również uważam, że jeżeli firmy prywatne, przedsiębiorcy takich działań się podejmują i ograniczają swoje wydatki, pracownicy mają również w jakiś sposób ograniczone wynagrodzenia w związku z tymi możliwościami, które przyjęliśmy w tarczach antykryzysowych, to tutaj ja również jestem skłonny do tego, abyśmy również w polskim parlamencie i również w innych, w budżetach innych instytucji, jak chociażby w budżecie Rzecznika Praw Obywatelskich, czy w innych instytucjach, poszukali oszczędności. No, o ile pamiętam, to Rzecznikowi Praw Obywatelskich też przy kształtowaniu budżetu państwo ostro obcięli pieniądze. Natomiast ja bym chciała się dowiedzieć, w jaki sposób oszczędności będzie pan szukał w Sejmie. Konkretnie w Sejmie, jakie oszczędności dotkną posłów? Bo też nie mówię o pracownikach Sejmu, tylko o posłach. Ja dziękuję, że pani docenia moje możliwości sprawcze, natomiast ja jestem posłem, nie zarządzam Kancelarią Sejmu i funkcjonowaniem całego parlamentu. Jest również polski Senat, jest marszałek Grodzki, który powinien dokonać pewnego renamentu wydatków na codzienne funkcjonowanie kancelarii. Być może pewne działania marketingowe Kancelarii Senatu powinny zostać ograniczone. Być może jakieś inne wydatki również można byłoby tutaj ukrócić, tak aby rzeczywiście również w ten proces szerokiego społecznego oszczędzania wpisała się również Kancelaria Senatu i polski parlament. No, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba to, że zrzuca pan, że tak powiem, odpowiedzialność na Senat. Pytałam o posłów. Ja może zasugeruję, bo na przykład posłowie same loty. Ja się również tutaj nie wzbraniam. Uważam, że jeżeli trzeba ciąć w polskim Sejmie, to jak najbardziej uważam, że my jako posłowie powinniśmy być do tego gotowi. Jesteśmy po to, by służyć obywatelom i tutaj rolą jakby Kancelarii Sejmu jest to, aby przyjrzeć się tym wydatkom. Ja tylko powiem, że na przykład na same podróże lotnicze posłów krajowe i zagraniczne w tym roku to jest ponad 17 milionów złotych. Pan poseł Poncyliusz, panie pośle, jakieś cięcia w Kancelarii? Ja akurat, pani redaktor, nie korzystam z samolotu, dosłownie może raz. O właśnie, to jest dobra koncepcja. Leciałem, natomiast przeważnie albo jadę swoim prywatnym samochodem, albo udaję się na posiedzenia Sejmu koleją. Tak jest. Pan poseł Poncyliusz. Gdzie nie? Pociąg na Pendolino kosztuje tyle, co bilet lotniczy z wielu miast w Polsce, szczególnie jeżeli jest wcześniej rezerwowany. Także na to samo wychodzi. Znaczy, no, zmiany w wydatkach na kancelarię, czy to Sejmu, czy kancelarię premiera, czy kancelarię
prezydenta rosną z roku na rok. Szczególnie to przyrasta w czasach, kiedy są tam nowi rządzący z Prawa i Sprawiedliwości. No i co trzeba powiedzieć uczciwie, no takim symbolem tego jest pani Kaczmarska, która dostaje od każdego marszałka rocznie po kilkadziesiąt tysięcy, szefowa kancelarii Sejmu dostaje po kilkadziesiąt tysięcy złotych premii, jak przychodzi do udostępnienia dokumentacji, która jest w gestii Kancelarii Sejmu odnośnie na przykład powoływania sędziów do KRS, to się okazuje, że pani Kaczmarska dzielnie staje na straży tego, żeby tego nie ujawniać, chociaż ma tego obowiązek. Jej mąż w zamian za to został zatrudniony w Kancelarii Prezydenta i też tam ma się nieźle. No więc to te wszystkie wydatki osobowe dla osób, które przychodzą z władzą, a ostatnio jest ich po prostu znacznie więcej, bo można sobie porównać, ile kosztowała Kancelaria Prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego czy Bronisława Komorowskiego i porównać z tym, co kosztuje dzisiaj, no to widać, że jest taka tendencja zatrudniania swoich, zwiększania budżetów, jeśli chodzi o wydatki na pensje. Co do Sejmu, nieprawda, panie pośle. Pewnie te wydatki, no to proszę sobie porównać, ile wynosiły koszty Kancelarii Prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. To bardzo, bardzo ostatnie mocno. Informacje mówią o tym, że Kancelaria Prezydenta ma takie wydatki jak Królowa Brytyjska, że kosztuje nas tyle, ile Królowa Brytyjska kosztuje Brytyjczyków. Proszę, takie informacje się pojawiły. Odsyłam do... Oczywiście nieprawda. To jest, szanowni państwo, mieli budżet całego kraju, w tym również będzie budżet tych kancelarii, o których wspominałem, będzie pan mógł sobie porównać. Natomiast w Sejmie, no to szczerze mówiąc dziwię się, tym bardziej, że tam budynek dodatkowy został wybudowany już komisji, więc nie wiem, z czego może to wynikać. No mogę tylko wnioskować, że duża część idzie na wydatki osobowe. Częściowo pewnie wynikają one z podwyżek, które muszą się zdarzyć, choćby dlatego, że były decyzje rządu odnośnie podniesienia płacy minimalnej, a częściowo właśnie dlatego, żeby swoi mieli odpowiednie korzystne uposażenia. No i to powoduje, że cały czas koszt demokracji sejmowej nam rośnie. To pan poseł Bochenek, adwocem, krótko poproszę. Tak, oczywiście, bardzo ważna rzecz, szanowni państwo. No, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale to właśnie z rządów Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu, dwa lata temu, podjęliśmy decyzję o obniżeniu uposażeń poselskich. Uposażenia poselskie zostały ścięte około 20%. Decyzja bez precedensu, za którą byliśmy krytykowani na korytarzach sejmowych, pamiętam doskonale, przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy oczywiście oficjalnie w mediach wszyscy przytakiwali, tak, trzeba ciąć, za dużo zarabiamy. Tak mówili politycy Platformy Obywatelskiej, ale wtedy, kiedy my jako Prawo i Sprawiedliwość podjęliśmy odważną decyzję i ograniczyliśmy znacząco uposażenia poselskie, bo o 20% po raz pierwszy w historii na korytarzach sejmowych no, słyszeliśmy jednoznaczne komentarze. Natomiast to jest jedna rzecz, czyli ograniczenie uposażeń poselskich, które zadziało się za rządów Prawa i Sprawiedliwości i z naszej inicjatywy. Natomiast, czyli cięcie kosztów w Sejmie, to raz. Jeżeli chodzi natomiast o uposażenia czy wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa, również w takich instytucjach publicznych, które funkcjonują i są pod nadzorem rządu, tutaj również bardzo dużo się zadziało na przestrzeni ostatnich lat, bo to właśnie nie kto inny, ale rząd Zjednoczonej Prawicy i Prawo i Sprawiedliwość przyjęło 3 lata temu ustawę, bardzo ważną ustawę, która ograniczała wynagrodzenia w zarządach spółek Skarbu Państwa o znaczne kwoty, nieraz o 40-50%. I to są realne oszczędności dla Skarbu Państwa, dla budżetu państwa, których wcześniej nie było. Wcześniej spółki stanowiły takie żyły złota dla działaczy partyjnych Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj w spółkach Skarbu Państwa się pracuje i zarabia się znacznie mniej. No, teraz moja ad vocem będzie w takim razie. Prawda jest taka, że to, że państwo obniżyli pieniądze dla posłów, jest trochę dziwnym rozwiązaniem, bo akurat kto jak kto, ale posłowie powinni zarabiać więcej niż na przykład pracownicy Kancelarii Sejmu, bo posłowie stanowią prawo i nie powinni być kuszeni przez inne formy zarobkowania. Taka jest moja opinia. Ja się bardzo cieszę. I takie jest moje zdanie, ale... Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor wyraża takie zdanie, ale nikt inny, ale właśnie pani redakcja, pani gazeta Fakt atakowała najbardziej posłów i dzisiaj nawet pojawiają się takie artykuły bardzo często sugerujące, że posłowie powinni sobie przycinać wynagrodzenia. Ja się proszę państwa... Nie, to nie chodzi o wynagrodzenia, bardziej chodzi o wszystkie dodatki i...
i luksusowe rozwiązania. No takie na przykład właśnie jak te loty czy podróże za 17 milionów złotych. To bądźcie, panie redaktor, w takim razie precyzyjni. Natomiast tak jak mówię, no, Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że jeżeli chodzi o oszczędzanie, potrafi zacząć od siebie i również wynagrodzenia poselskie zostały przycięte o 20% i potrafimy oszczędzać również w spółkach Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że nasi oponenci polityczni również w sposób skromny i taki właśnie będą potrafili podchodzić do sprawowanych funkcji. I dlatego prezes NBP zarabia skromne 85 tysięcy. Proszę panów. Ale szanowna pani redaktor, a ile zarabiał za czasów Platformy Obywatelskiej? Nie. Pan poseł Poncyliusz, przechodzimy do dalszych pytań. Przypominam, że cięcie pensji poselskich było pod ostrzałem i kompromitacją, jaką pana rząd, bo pan wtedy jeszcze przy pani premier Szydło zasiadał w kancelarii premiera, kompromitacja wynikająca z nagród, które wypłacano ministrom. I to się skończyło tym, że po awanturze niby ministrowi oddali nagrodę, a na koniec posłom obcięto pensję, a nie ministrom. A drugi mój komentarz jest taki, że przypominam panu, że bardzo wielu prezesów spółek Skarbu Państwa zasiada w różnych dodatkowych radach nadzorczych spółek, które są powiązane z tymi spółkami, w których zasiadają. Tutaj podam przykład prezesa Woźniaka w PGNiG, który niby zarabiał skromnie, a potem została wypłacona mu wiele setek tysięcy, jeżeli nie koło miliona złotych, nagroda z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Europol Gaz, której oczywiście PGNiG również jest udziałowcem. Także z tą skromnością zarządów Prawa i Sprawiedliwości jest troszkę na bakier, tylko oczywiście wy to pudrujecie i pod dywanem odbieracie te pieniądze, już nie mówiąc o przetargów. Odejdźmy trochę od tych wielkich pieniędzy. Panie pośle, przepraszam, bo musimy iść dalej, bo nie rozwiążemy tej sprawy. Znaczy ten spór o to, czy pieniądze w Sejmie są za duże, czy za małe, będzie trwał pewnie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Ja chciałam zapytać o te mniejsze pieniądze, czyli o pieniądze, którymi dysponują Polacy. Chodzi o to, że w czasie kwarantanny, w czasie lockdownu bardzo dużo czasu spędziliśmy w domach, w związku z czym dużo więcej zużywaliśmy energii elektrycznej i gazu. I jak wyliczył fakt, rocznie polska czteroosobowa rodzina płaciła mniej więcej 170 zł za zużycie prądu. W tej chwili zapłaci o 100 zł więcej. Panowie obaj są w Komisji Energii. Pytanie, czy w ogóle komisja myśli o tym, czy się zastanawia nad tym, jak ten problem rozwiązać, bo z tego, co przypuszczamy, bo jeszcze nie wiemy, zapowiadane przez ministra Sasina jakiś czas temu dopłaty do energii elektrycznej no raczej nie zostaną zrealizowane, bo gdzieś ugrzęzły w Ministerstwie Klimatu. Pan poseł Bochenek. Tylko bardzo proszę o krótką odpowiedź. Ja się cieszę, że pani zadaje pytania, ale nie chciałbym, żeby pani sugerowała odpowiedzi już w tych pytaniach, bo pani redaktor, nie ugrzęzły. Te rozwiązania są przygotowywane w rządzie i wkrótce będą opublikowane. Jako Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie pokazywaliśmy, że dotrzymujemy słowa, także jeżeli coś powiedzieliśmy, to na pewno to będziemy chcieli zrealizować i to zrealizujemy. W 2019 roku ceny prądu zostały zamrożone, jak pani doskonale wie. Teraz, biorąc pod uwagę wzrost cen, który wynika między innymi z polityki Unii Europejskiej, polityki, która w jakiś sposób te kraje, które mają gospodarkę opartą na węglu i wprowadziła pewien handel ze pozwoleniami na emisję CO2 i wzrosty tych pozwoleń na emisję CO2, system ETS z 5 euro do nawet chyba 24 czy 25 euro doprowadził do tego, że niestety, ale w końcowym fazie wzrasta również cena energii. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, który reprezentuje interesy Polaków, chcąc z jednej strony oczywiście dostosować się do tych wytycznych od górnych brukselskich, ale z drugiej strony będziemy podejmować takie działania, które mają uchronić polskich obywateli przed podwyżką prądu i takie rozwiązania systemowe, które mają wspomóc polskie gospodarstwa domowe, są przygotowywane i będą wkrótce również opublikowane. Dobrze, w jakiej dokładnie formie? W jakiej formie, no to myślę, że już wkrótce się będziemy mogli przekonać. Zresztą dzisiaj nawet jest taki komunikat, pan minister Sasin się wypowiedział, że te rozwiązania są przygotowane publicznie w mediach, także wystarczy je prześledzić. Pan poseł Poncyliusz, w dwóch zdaniach proszę. Co z pieniędzmi dla Polaków, czy posłowie i Komisja Energii nad tym myśli? Komisja Energii tak naprawdę spotkała się na przestrzeni tego ostatniego pół roku, nie wiem, z 5 razy i tak naprawdę o cenach energii niewiele było mowy, to umówmy się. Co do obietnic pana premiera Sasina, to chyba takim najlepszym świadectwem jest to, jak obiecywał i zarzekał się jeszcze w kwietniu, że 10 maja przeprowadzi wybory i nic z tego nie wyszło.
Co do cen energii, one będą rosły właśnie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat upiera się przy pozostaniu przy węglu i trochę tak sika pod wiatr. To powoduje, że oni napinają mięśnie i mówią, jaka ta Unia Europejska jest zła, a na koniec każdy konsument energii elektrycznej w Polsce musi wyciągnąć o te kilkanaście procent więcej pieniędzy z portfela, żeby za nią zapłacić. Za tą kropka. Właśnie waszą walkę. Jeżeli walkę pan mówi, panie pośle. Kropka, panowie, kropka. Więcej. Jeżeli pan mówi o sikaniu pod wiatr na sektor górniczy. Panie pośle, proszę. Bez... Nie, mówię przede wszystkim o Unii Europejskiej, że tam po prostu próbujecie... Panowie, bardzo przepraszam, ale już bez rozważań fizjologicznych. Bardzo panom dziękuję. Paweł Poncyliusz, Rafał Bochenek, dziękuję panom za rozmowę. A my w tej chwili porozmawiamy o szkole. Moimi gośćmi są teraz moje koleżanki redakcyjne. Agnieszka Burzyńska, mama Miśki i Franka oraz Justyna Węcek, mama Mikołaja i Olgierda. Koniec roku za pasem. Dziewczyny, czy już wasze dzieci mają wystawione oceny i czy już możecie być spokojne? To może na początek Justyna. U nas dopiero zaczyna, te oceny są wystawiane, jesteśmy w trakcie. Staramy się wyciągnąć te oceny, które jeszcze dadzą się podnieść. Wykorzystujemy sytuację, że nauczyciele patrzą łagodniejszym okiem na umiejętności, bardziej oceniają zaangażowanie i obecność na lekcjach zdalnych, które, jak wiemy, odbywają się od paru tygodni. Agnieszka? No to u nas podobnie, czyli jesteśmy w trakcie, ale już, znaczy to też zależy, bo Misia, która chodzi do liceum, już praktycznie ma wystawione te oceny. Franek jeszcze próbuje poprawiać to, co jakby nie z jego winy też z powodu tych zaległości, które ma, więc próbuje to poprawić, bo te różnice w nauczaniu zdalnym pomiędzy podstawówką a liceum, no to jest po prostu przepaść. W liceum od początku były te lekcje. Właściwie nauczyciele bardzo szybko się przerzucili na tą formę nauczania i byli przygotowani do tego i sprzętowo, i jakoś tak wiedzowo, to znaczy wszystko ogarniali, co to są Teamsy, co to są Skype'y, sprawdzali obecność. Natomiast u Frania, no to na początku była kompletna porażka. Właściwie nie było żadnych lekcji przez kilka tygodni, właściwie ponad miesiąc nic nie robili. Dopiero później to się zaczęło zmieniać, jak już nauczyciele zrozumieli, że właściwie no nie ma rady, jakoś trzeba będzie ten rok zakończyć. Ale ja nie wiem, w oparciu o co zamierzają na przykład wystawić te oceny po takiej przerwie. No to jest tak, jakby dzieciaki nie chodziły przez kilka tygodni do szkoły, a potem też chodziły, tak umówmy się, tutaj wyłączali, wyrzucali nauczycieli z Teamsów, wyciszali, bawili się. No świetna zabawa była przez długi okres czasu, zanim nauczyciele się połapali w tym wszystkim. No właśnie, ja się też zastanawiam, na podstawie czego nauczyciele będą wystawiali stopnie. To będzie w takim razie pytanie do Justyny, dlatego że nie do końca rozumiem, jak te lekcje wyglądały. Z tego, co słyszałam, to było tak, że nauczyciel głównie wysyłał listę lektur albo tematów, które, czy ćwiczeń, które uczeń powinien przeczytać, zrobić, rozwiązać. Natomiast nie było takich lekcji przypominających te, które są w szkole, że nauczyciel dawał jakiś wykład, pokazywał przykłady, tłumaczył, na czym polegają ćwiczenia. Za każdym razem to wyglądało inaczej. Znaczy, na samym początku było faktycznie bardzo trudno, dlatego że każdy z nauczycieli, przynajmniej tak było u nas, korzystał z innej platformy i sami musieliśmy naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby się połapać który z nauczycieli gdzie wysyła. Dlatego że jeden korzystał właśnie z Teamsów, inny korzystał z Librusa, inny korzystał jeszcze z aplikacji Google. Więc to było bardzo trudne. My drukowaliśmy wręcz tony papieru każdego dnia, żeby wiedzieć, co mamy zrobić. Potem, kiedy już było wiadomo, tak jak Agnieszka mówiła, że w zasadzie nie ma już odwrotu i te lekcje zdalne będą musiały się odbywać, no to faktycznie te lekcje się odbywały i to też wiele zależało od nauczyciela, bo były takie lekcje, czy są takie lekcje, gdzie faktycznie oni przez 20 minut słuchają, co nauczyciel ma do powiedzenia i czy tłumaczy, ale są przedmioty, gdzie w ogóle nauczyciel przez te kilka miesięcy nie skontaktował się ani raz z nimi przez żadną taką aplikację.
i nie widział tych swoich uczniów, więc tutaj raczej będzie ocena za to, jak on wykonał te wysłane prace, czyli trzeba było zrobić jakiś projekt, nagrać piosenkę, albo tak jak już chyba kiedyś opowiadałam w programie, zrobić bramkę z butelek pustych po wodzie. No to rzeczywiście niezłe ćwiczenie. A czy w czasie tego lockdownu miałyście do czynienia z czymś takim jak zebranie z rodzicami? No nie, ja za tym nie tęsknię, to od razu powiem. Nie tęsknię, nie chcę, nie lubię, więc nie było zebrania z rodzicami. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, dodać do tego, co Justyna mówiła, bo to rzeczywiście za każdym razem odbywa się trochę inaczej. Ale wczoraj byłam zafascynowana, bo słuchałam lekcji Misi i nagle tak słyszę, że moje dziecko mówi po angielsku, a to nie jest czas na język angielski. I tam świergocze rozmawia z nauczycielem. I okazuje się, że ona jest jedyną uczennicą akurat na tej lekcji, to była etyka. I pan po prostu zaproponował, jak nie mogła znaleźć jakiegoś słowa odpowiednika po polsku, zaproponował, że mogą sobie porozmawiać po angielsku. I ten nauczyciel prowadził tą lekcję tylko dla misi, 1,5 godziny. To jest naprawdę, to wygląda za każdym razem inaczej. Natomiast są nauczyciele, to zwłaszcza u Frania, że też jeszcze nie mieliśmy żadnego kontaktu z nimi, to znaczy dzieci nie miały, bo ja nie tęsknię, no ale dzieci trochę tęsknią. Czasami mogliby się odezwać. Justyna, ty tęsknisz za zebraniami? Może ta tęsknota została zrealizowana? Nie, na szczęście zebrań nie ma, ale to nie oznacza, że akurat u nas jest to tak wszystko zorganizowane, że jesteśmy w stałym kontakcie z nauczycielami. Ja mam troszeczkę młodsze dzieci, Mikołaj jest w klasie drugiej, więc tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z jego wychowawczynią. Wymieniamy się codziennie jakimiś informacjami, więc ten kontakt jest, tutaj na pewno nie narzekamy. Ale u starszego syna faktycznie to trochę kuleje, więc no sądzę, że tak jak też Agnieszka mówi, że nam może nie brakuje, ale dzieciom bardzo brakuje kontaktu też z tymi nauczycielami, nawet jeżeli w czasie szkoły za nimi nie przepadali, dlatego że tak jak rozmawiałam wczoraj z moim synem, on mówił wprost, że brakuje mu na przykład czegoś takiego, że jeżeli ma jakiś problem z rozwiązaniem zadania, a jest pilnym uczniem, że nie może w danym czasie porozmawiać na ten temat z nauczycielem. Czy nawet jeżeli napisze do niego maila, to on wcale nie ma pewności, że ten nauczyciel w tym wyznaczonym czasie, kiedy powinien być przy tym komputerze, mu odpowie. Zdarza się, że w ogóle nie odpowiadają. Także wydaje mi się, że to nie do końca działa. No właśnie, zdaje się, że to nie do końca działa i taki jest wniosek z tych lekcji w czasach zarazy. Justyna Węcek, Agnieszka Burzyńska, bardzo dziękuję wam za rozmowę. Obie dziennikarki Faktu opowiadały nam o tym, jak wygląda nauczanie zdalne w czasie ogólnonarodowej kwarantanny. I to nauczanie zdalne właściwie będzie trwało już do końca roku szkolnego. Za to nasz program Koronawirus Raport Faktu właśnie się skończył. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.